17 lipca wywiesiliśmy zakwalifikowanych do naszej szkoły uczniów, kandydatów, którzy ubiegają się o miejsca w 6 oddziałach naszej szkoły. Wniosków wpłynęło bardzo dużo, ponad 360 wniosków, z tego zakwalifikowanych zostało 280 i teraz poprzez zakwalifikowanie czekamy na uzupełnienie dokumentacji, czyli uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani, muszą uzupełnić dokumenty oryginałami, zastąpić kompię oryginałami i w tym momencie my 21 do godziny 10 podejmiemy decyzję i przydzielimy do poszczególnych klas. Uczeń, który złożył wniosek, a się nie dostał, ma prawo również złożenia tak zwanego odwołania, w którym może uzasadnić potrzebę uczenia się w naszej szkole. Natomiast jeżeli rzeczywiście ma prawo każdy z kandydatów czy uczniów, którzy ubiegają się o miejsce w naszej szkole, zrezygnować w każdej chwili, odejść. I w tym momencie te odwołania pozwalają na to, żeby te osoby w kolejce czekające mogły w to miejsce wejść w każdej chwili. Profile mamy do tej pory te, które zaproponowaliśmy w zeszłym roku, czyli 6 podstawowych. To jest klasa humanistyczna, lingwistyczna, klasa matematyczno-inżynierska, matematyczno-informatyczna, biologiczno-chemiczna i medyczna. W tym roku mamy bardzo dużo uczniów spoza powiatu szczecineckiego. Świdwin, Białogard, mamy Koszalin, Bobolice, Złotów, Połczyn-Zdrój, Czaplinek-Drawsko-Złocieniec i wiele, wiele jeszcze innych miejscowości spoza powiatu szczecineckiego. Cieszę się, że coraz więcej uczniów spoza powiatu przychodzi do nas. Martwimy się tylko jednym problemem, żeby oni wszyscy otrzymali miejsce w internacie, bo dla nich przede wszystkim zapewnienie miejsca w internacie to jest podstawa uczenia się w naszej szkole.